Witajcie, z tej strony odgrywca Adi, który jest właśnie kolejny materiał z SteamWorld Dig 2. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku natrafiliśmy na nową lokację, która jest tak naprawdę lokacją prawdopodobnie świątynią Rastiego, bo tam jest dość dużo, jakby to uznać, czy też powiedzieć, posągu właśnie samego Rastiego i tam są kultyści, którzy właśnie czczą Rastiego jakby jakiegoś boga. I w sumie oni czczą jako boga niszczyciela światów. Więc pytanie, czy Rusty jest właśnie odpowiedzialny za te czy tajemnicze trzęsienia ziemi, które troszkę zniszczyły tutejsze miasto, czyli El Machina. No ale bardziej mi się dowiemy, o co się schodzi dokładnie. A jeszcze tak zobaczę, czy nie mamy gdzieś tutaj czasami jakieś dialogi, może na przykład wyżej? Nie? Aha, tutaj mam dialog. To z nim pogadajmy sobie. Freider Carlson. Aha, czyli możemy za monety kupić tutaj ulepszenia zębatki. Ciekawe. Zawsze jakaś alternatywa i kupiłem właśnie jedną zębatkę, to może ją wykorzystajmy tutaj do ulepszenia. A więc co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś ulepszenie za 4 właśnie zębatki, to jest... jakby większa pojemność zasobów, jeśli tak dobrze rozumiem. Może... o, może byśmy... czekajcie... o, weźmy to ulepszenie, czyli za zabijanie przeciwników będziemy zdobywać monety. Dobrze, no to co, wyruszamy, bo i tak nie mamy zbytnio gotówki, a przydałoby się coś zarobić, więc chodźmy. A w ogóle tutaj mi gra pokazuje, żebym tędy poszedł. Dlaczego tutaj? Tego nie wie nikt. Ale na razie pójdziemy na ten obszar. A no tak. Trzeba uważać oczywiście na te tutaj słodziaki. Czyli na te dziwne, nietoperkowate, nie wiadomo co. Jakbym tak to właśnie ujął. Rzeczniej. O, jagbią. Ta ruda, którą nie udało nam się wydobyć, bo mieliśmy już przepełniony plecak, a też w poprzednim odcinku kupiliśmy większą pojemność plecaka. Więc może już troszkę będzie lepiej. O, proszę, jeszcze więcej tutaj tego jagbią. O, i znowu to samo rudem. No dobra. I tak samo też w poprzednim odcinku udało nam się zdobyć nowy poziom, czyli tak naprawdę mamy lepszą... znaczy... sprzedajemy jakby surowce z większą wartością. On bije i to bardzo. A co mi tutaj wydobiłeś? Topaz. Warty 40 i zaraz cała chmara tego. Dobra, każdy padł. I tak to lepiej niech pozostanie. Tutaj mamy srebro i znowu mamy srebro. Wow. Ale to wszystko wybuchło. No, kultysta, dobrze. Jest strasznie wytrzymały. Zresztą sami widzicie, jaką bardzo długo wytrzymuje. Że to jest aż po prostu masakra. No to? Aż to. No bo tutaj już, chociaż jest tutaj jakaś luda ukryta właśnie w tej twardszej skale, to używamy to.
O, a tam widzę jakiś taśmociąg. Ciekawie. Chyba sebro. No, tak to zrób. Nie wiem, czy ten dziwny taśmociąg będzie mnie zaprowadzał do pułapki, czy nie, ale nie chcę to testować. Żeby tak właśnie się nie przekonać na tym. Ale mamy tutaj źródełko wody, to sobie odnowimy wodę. Przy okazji. I tutaj widzę, że muszę troszkę od góry pójść. Tutaj mamy właśnie kolejną rudę. I znowu srebro. Fajnie. Tutaj odnowimy sobie światełko, jak i też inne bogactwa. Czy ja mam to skomentować, co to jest w ogóle, bo już tak coraz dziwnie to wygląda. Jakie skrzynki? Co tu się dzieje? O, a to już mi się nie podoba. To już mi się bardzo nie podoba. Nie przekopię. Tutaj podobna historia. Dokąd to prowadzi? Prowadzi tutaj, czyli tajemne pomieszczenie, dokładnie. Dzięki temu przedostaniemy się tutaj. Możemy, żeby skrzynka do nas nie spadła. Tego raczej wolałbym uniknąć. Au. Nie! Mój topas! Nie, cholera jasna, cholera! Zaraz zginę przez to zginę. A, no ja zginąłem. Czy jak tutaj się wpadnie, to nie ma jak uciec. Dobra, strzelam to co mam przy sobie. Sprzedałem. Szkoda, że zginąłem. Dobra, może na razie zostawmy to dziwne pułapkowe pomieszczenie. Nie wiem. Boję się, że to też może być końcówka gry. Ale wątpię, że aż tak szybko się skończyła. Chociaż pierwsza część to też szybko się skończyła, więc wszystko jest możliwe. A dobra, no to jeszcze raz chodźmy tam na dół. Tylko tym razem nie będziemy wchodzić do tego pomieszczenia, jest tam pułapko. Jakby to powiedzieć, obejdzie się bez te. Au. A mogłem jednak wykupić ulepszenie na zmniejszające obrażenia od upadku. Mógłbym. Mamy tutaj jaskinię, jakby to powiedzieć, że to jest bardziej pomieszczenie niż jaskinia. A, dobra, czyli tak to musimy zrobić. Serio? To jest serio takie opaćkane? Nie! Cholera jasna, prawie się udało. Nienawidzę elementów parkourowych.
O, dobra, udało się. Chyba, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy troszkę HP, troszkę światła, no i wody. Już ta woda nie jest mi aż tak potrzebna. I znowu to samo. I zębałem. A, okej. Okay. Myślałem, że to tak mogę zrobić, ale jednak nie. Boże, to jak tutaj zrobić tak, aby to nie dotykać? Nie tak go. O Boże. Nie, cały czas próbuję wziąć to u góry, ale moja postać inaczej to robi, niż ja bym planował. O, i znowu to samo. Czy się da w ogóle to zrobić, co ja planuję? Nie, nie da się, bo jak tak to zrobię, to pójdzie tak. Jakbym tak to zrobił, czyli... Aha, da się, tylko muszę jakoś to tak dotknąć, dziwnie. Tyle się udało, tylko tak cholestwo. Aha, ale to było chamskiego, ale to było chamskie. O Boże. Boże, jeden napad, tak musi być. Nie lubię, już nie lubię tej jaskini, po prostu nawet bym powiedział, że nienawidzę. A chyba zaraz lejdzę otwarem. O Boże. Jeszcze raz. A, tam się zamknęło wcześniej, żeby było zabawniej. Ja to przepraszam bardzo, jak to mam zrobić, skoro to jest zablokowane? Jak ja wtedy tak wszedłem? Go, Jezus. Dobra, powolutku. No, wejdź. Dobra, teraz to. To musi spaść. Dobra, to spadło. Muszę jeszcze raz to odpalić. I to jest to cholerne tutaj wejście. I teraz muszę tak odnowić wodę. I zejść na samą dół, aby odpalić tamto. Boże, prawie. Tylko kurde przycisk mi się poszedł. Co ja? No, no. Nie wiem jak to czasami działa. Czasami postać nie dotyka, a czasami dotyka, więc... Nie! Już prawie... O Jezu, jak stres jeszcze mam.
Powoli. O, dobra, udało się. Mamy to. No co to jest za ukryte? A, droga na skróty. Dobrze, nie chcę to. Tylko żeby pod tym sam przycisku co się ruszymy. Nie wiem, o co obiega. A, muszę wyjść i jeszcze raz wejść. To ja? Ja nie będę to robił jeszcze raz, go, bez przesady. Dobra, idziemy dalej. Myślałem, że lawa nie jest moim przyjacielem, ale... Nie rozumiem. Ale dobra, mamy jedną zabawkę, to chociaż takie pocieszenie. Tamten by nie chciał, bo widzę, że coś niefajnego tam jest. Ale widzę, że jest tuba w końcu. Przecież złapałem to. Co jest? Co my tutaj mamy? Na pewno nic ciekawego. Chyba, że to... Aha, dobra, to idzie to tak. I przykładową rudę mogę tutaj zdobyć, gdybym chciał. A tutaj? To jest chyba lawa, prawda? Ejo? No nie! Udało się, mamy to. A teraz shiny. Jakieś osiągnięcie zrobiliśmy. Ja tutaj bym nie chciał zejść, bo tutaj jest ta zgnietarka. Ale tutaj bym już chyba pewnie poszedł. Tylko nie tak. O, proszę bardzo, tędy pójdziemy. Tutaj znowu mamy coś do zebrania. Okej, to już jest zbyt kolorowe. Udało się. Odblokujmy to już na wszelki wypadek. A, dzień dobry, panie. Dziwne coś. Dokąd to wszystko prowadzi? Aha. Pójdź mnie cholerną skrzynką. Nie! Nie! Kurde, znowu to samo. Dobra. Wróćmy na razie do domu.
chyba te obszary jeszcze bym zostawił na inny odcinek w sumie. Na inne materiały, które się skupimy. A teraz to tak, po pierwsze chciałbym wrócić do chaty. Czyli gdzieś tutaj bardzo wysoko. Zawsze mi się nieprzyjemnie gra na klawiaturze. Oczywiście konsoli albo coś w tym stylu to też nie posiadam, bo jestem tylko PC-towcem, więc muszę jakoś z tym żyć. Nie, ten tutaj taki obszar jak ten, to wygląda troszkę jakby to było od tego. Jest jakby tym, tutaj bym szedł do końcówki tej gry, tak mi się wydaje. A jak naprawdę jest, to nie wiem. A jakbyśmy tędy poszli? Jeszcze odwiedzili te tajemnicze ogrody. Tak widzę, że nie wszystko tam sprawdziliśmy, a też one nie kończą się zbytnio. Teraz i tak mamy troszkę lepszy ekwipunek. Więc zobaczmy, co tutaj jest dokładniej. Dalej nie mam. Nie wiem, czy ja to mogę wykopać, czy nie, bo taka wolna przestrzeń jest tutaj. Pokazuje mi się na mapie. O! Tutaj są już inne kolorki, jak widzę. Tutaj jest coś. O, właśnie. Cześć. Dostaliśmy jakiś blueprint i poznaliśmy jakąś osobę. I tutaj coś mamy? Znowu świątynia? Ja już nie chcę. Ja już nie chcę myśleć z żadnej świątyni. O Jezus! Dobra, to zostawimy już na inny odcinek znowu. Tak, to wrócimy teraz do domu. Matka boska. Tym nowym obszarem, tym coraz robi się ciekawiej. Aha, nie tak chciałem. A, ona mi się podoba? No, wróćmy już tam, tutaj. Czyli na te obszary. A, tutaj w ogóle mam jeszcze jaskinię, jakoś nie odkryłem do końca. To może bym ją sprawdził. Chodźmy tutaj na dole. Tutaj to polegało. A, żeby tego robaczka namówić do współpracy. Ja to ominąłem? Tutaj jest na robaczku świętojański.
Dobrze. Teraz jak pójdziesz mi tutaj grzecznie. Teraz mnie uwolni, jakbyś mógł, dziękuję. I chyba to jest koniec tego obszaru. O, dobra. Jedną jaskinię zaległą zrobiliśmy. O, i dostałem ekspa. Ciekawe za co. Kolejny karuchu. O, i w końcu dostaliśmy monetę za zabicie przeciwnika. Ale dobra, wracamy tutaj. No i dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał. To zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się. Do następnego, także do zobaczenia. Cześć.